Witam serdecznie. Kawa Jimoka Gran Gusto. No, po prostu 3,99,4 zł za 250 gram, czyli 15,96, niecałe 16 zł za kilogram. Bardzo drobno zmielonej kawy. Kawa to jest oczywiście 100% robusta z różnych zakątków świata, czyli takie coś, co tam się zamiotło pod produkcji tej wysokojakościowej kawy. Jest dosyć drobno zmielona, w związku z czym do. Aeropressu się nie nadaje, bo zapycha filtr. Do ciśnieniowego innego rodzaju nie polecam, bo nam zapcha filtr, ale do takiego przelewowego, trójkątnego, purower idealna. Jest bardzo mocna, jest spakowana próżniowo we Włoszech. Nie żaden jakiś tam import-export jest. To włoska produkcja, kawa naprawdę smaczna po zrobieniu takiej kawki na spokojnie to na weekend, bo perfetto to jest dobra ta druga za 49 to jest dobra poprzez szybkie zaparzenie w domu aeropresem, a ta tutaj takim trójkątnym przelewowym na spokojnie w sobotny poranek można sobie nasypać 16 gram, czyli podwójne espresso, zalać dwukrotnie wrzątkiem, niech to się spokojnie przeparzy Ścieknie do kubeczka, dodać mleka. Jeżeli mleko za zimne, to jeszcze można wstawić do mikrofalówki i delektować się ciszą, spokojem z samego rana i kawką. No, 16 zł za kilogram kawy to jest naprawdę rewelacja. Jest to kawa w 100% kawa, a nie żadne jakieś chemiczne przeróbki, instanty czy coś podobnego. Kawę już, jak widać, już jedno opakowanie wypiłem. I żyję, nagrywam film, nagrywam znaczy dźwięk dźwięków i nagrywam wcześniej, no ale polecam Grand Gusto, Jimoka, fajna.